Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z grą NBA 2K16 oraz karierą Damiena Broka. Tak więc najpierw zaczniemy sobie od rekordów zespołu, bo jak dobrze już pewnie zauważyliście, w asystach Damien Brock 8 listopada 2016 roku zdobył rekord na największą ilość asyst w meczu w regularnym sezonie. Tak więc oczywiście wielkie wyróżnienie dla naszego bohatera, no ale na razie trzeba ten zachwyt położyć na bok, gdyż zaczynamy mecz z Boston Celtics. Pierwsze piątki, tak więc mamy tutaj Thomasa, Fullera, Crowdena, Sullingera oraz Tylera Zellera. Taką pierwszą piątką wychodzi Boston Celtics, oczywiście z bardzo odmieniona drużyna z Bostonu. No i zaczynamy. Pierwsza akcja, już 3-0, przegrywamy, ale wjazd pod kosz i faulowany nasz bohater przez Zellera. Szkoda, że tutaj nie rzucał ułamek sekundy wcześniej, gdyż mielibyśmy rzuty osobiste. A tutaj Thomas mógł się nadziać. Ja muszę nauczyć się też robić pompkę. Gdy zawodnik już wyskoczył do bloku, wtedy rzucić jeszcze raz, żeby nadziać się właśnie na ten faul i na łatwe rzuty osobiste. Ja z kolei po pompce, gdy zawodnik już wyskoczył do bloku, próbuję go mijać. Jeszcze muszę się tego nauczyć. No nic, no to jest dopiero mój drugi sezon w NBA. W tej odsłonie właśnie. Jak już widzimy, już dwie zbiórki na moim koncie. Aflao, proszę bardzo, daje nam kolejną asystę, ale świetna akcja Aflao, ja myślałem, że odda mi piłkę. A tutaj Thomas opuszczony, tam szkoda, że nie było bloku, ale udało się pięknie zastopować celny strzał Thomasa. A tutaj niestety, ale strata, i to pierwsza strata w tym spotkaniu. Zobaczmy, jak będzie przedstawiać się ta akcja. Trójka i... no, successful box out, ale co to nam daje, gdy przegrywamy 14-10? Tutaj Antony kompletnie niepilnowany, trójeczka, tak jest, to musiało wejść i druga trójka Antonego w tym spotkaniu. Jak na razie bez żadnych punktów nasz bohater, ale z trzecią zbiórką. Czy będą pierwsze punkty? Nie, piłka oddana do Lopeza. Lopez, ależ ładne punkty. Tylko to był taki nierozważny rzut. W sumie gdybym był trenerem, powiedziałbym, że to był zły rzut. No fajnie, że weszło, ale fajnie, lepiej by było, gdyby się wystrzegał właśnie takich rzutów. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Zrobiony na pompce mój obrońca, ja go minąłem, no i nic z tego nie wyszło. A tak mogłem się w niego tak jakby wrzucić. To jest bardzo częste właśnie w NBA, kiedy już zawodnik wyskoczył w górę, wtedy nadziewamy się na niego i po prostu no, sędzia musi odgwizdać faul. Zeller, oj tutaj Lee pod koszem i faul mój. Myślę, że gdybym nie wyskakiwał, to zblokowany zostałby Zeller, tak więc jak na razie słaby występ Broka w tym spotkaniu. Ależ teraz porobiony dwutak, no i są pierwsze punkty w końcu, przystanie 23-17. A tutaj 10-punktowa strata już do Bostonu. Jest Sanders, piękne podanie i jeszcze lepszy finish naszego rezerwowego centra. Akcja w drugą stronę. Jest przechwyt, pięknie jest przechwyt i teraz co z tej akcji wyniknie? Piłka do Hansbrough, pięknie, ależ bardzo trudny rzut. Tak wyrzucany poza kosz przez swojego obrońca. Tutaj 3 sekundy do końca, 2, 1, rzut. No i tak miało właśnie, znaczy to miało wpaść, ale jednak nieudolna ofensywa. No i 23-32, kończymy pierwszą kwartę i na początku drugiej trener postanowił, że będę siedział na ławce i proszę bardzo, prawie pół tej drugiej kwarty siedziałem na ławce. To pewnie dlatego, że mam tylko 2 punkty, a tutaj niestety nie weszłam ta dwójka, bo nadepnąłem na linię. Tutaj akcja przygotowana pode mnie, jestem sam, uwaga, czy teraz wejdzie trójka? Też nie, niestety
Chyba 0 na 1, jeśli chodzi o rzuty za 3. Jest ta Flao, Flao dobra zasłona i jest asysta. Tak więc w tym meczu dużo łatwiej przychodzi mi chociaż zbieranie piłek, aniżeli punktowanie. Tutaj jest spin move, podanie do Sandersa i piękna asysta. Szkoda też, że w tych właśnie powtórkach, które proponuje nam tutaj 2K, nie mamy tak jakby całych powtórek, że powtórka pokazuje nam całą akcję, a tutaj pokazuje nam tylko urywek, dosłownie końcową akcję podania i sam rzut albo sam wsad. Tak więc tutaj też bym chciał, a w sumie no, możecie mi dać znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć serię na przykład z NBA Live 16, bo naprawdę w sumie ja w ostatnią odsłonę NBA Live, od oczywiście EA Sports, grałem chyba w roku 2006, tak więc 10 lat temu. No i naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało w koszykówkę od EA Sports. Tam widziałem, bardzo mało jest na YouTubie właśnie karier lub po prostu filmików z najnowszej odsłony gry koszykarskiej, najlepszej lidze świata od EA Sports. Tak więc możecie dać znać. Ja w sumie z wielką chęcią sobie zagram w odsłonę koszykówki od EA Sports, ale to decyzja należy w sumie do Was. Tak więc wróćmy do meczu, tutaj mamy bardzo wyrównane spotkanie się zrobiło, 50-56, no jeszcze 20 sekund do końca pierwszej połowy, no i zobaczmy co tutaj zrobimy w tej akcji, ja osamotniony, chociaż mój obrońca szybko wrócił, jest Antony, ciężki rzut, no i właśnie, no i nie ma, mojej zbiórki ofensywnej też nie ma i 3 sekundy do końca pierwszej połowy, oj, niebezpiecznie to wyglądało, ale... Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa, 50-56. Well, the offense has obviously been a struggle. What do you think you can do better to make up ground on them? We just have to wait for the right shot, really. We want to get even with them, but too often we're trying to do it all in one trip. We stay patient, keep waiting for that can't miss shot. Yeah, we'll be all right. Thank you for your time. This one far from over, Kevin. No i właśnie, tak samo jak powiedziałem reporterce, czy mam jakiś pomysł na to, żebyśmy lepiej wyglądali w drugiej połowie, no to muszę celniej rzucać, po prostu. Pierwsza akcja, no i jest celny rzut, 52-56, ale teraz już odpowiedzieli Bostończycy, a tutaj lejapik, no i pięknie, ależ. I mamy double-double w tym momencie, 10 punktów, 11 asyst, a nasz przeciwnik na tej samej pozycji 9 punktów, asyst 7, a tutaj piękne podanie kozłem do Antonego. I lecimy dalej, Antony 18 punktów, 8 na 11, naprawdę dobra skuteczność, w ogóle bardzo... Przecież no w sumie Antony jest naszą gwiazdą, a tutaj Antony Tomas opuszczony przeze mnie całkowicie wbija pod kosz. No i musiałem się tutaj ratować faulem, ale Tomas trafił dwa rzuty osobiste. A tutaj kolejna asysta do Lopeza. Lopez łatwe punkty w trumnie. Zobaczcie, dwa punkty różnicy tylko. Więc prosimy o zasłonę od Porzingisa. Jest zasłona, wbijam pod kosz. To nie był dwutakt. Jeszcze Porzingis zbiera i faulowany przy rzucie. Tak więc będziemy mieli okazję na remis, ale jednak Porzingis przestrzelił dwa rzuty osobiste. A tutaj Antony! Taka właśnie ma być odpowiedź naszego zespołu. No i właśnie, to jest to, o czym mówię. Ta powtórka pokazuje tylko samą akcję zdobycia punktów. A z tego, co widziałem właśnie w NBA Live 16, te powtórki i ogólnie cała ta oprawa audiowizualna, no muszę powiedzieć, że mi się bardziej podoba w NBA Live niż tutaj w 2K. Akcja z O'Quinnem. O'Quinn, ależ tutaj niebezpieczne było to podanie, ale jednak te wszystkie atrybuty, które sobie upgrade'ujemy właśnie do Playmakera, teraz myślę, że owocują. Że te passing IQ, celność podań i tak dalej, no wychodzi w tym momencie. Aflao, piękna tutaj zasłona, piękna akcja na Aflao. No i wygrywamy, tak więc przez chwilę chociaż mieliśmy o jeden punkt więcej niż nasi przeciwnicy. A tutaj akcja, Aflao, oj tutaj długa ta trójka, ale siedzi pięknie Aflao. 69-67, 11 punktów Aflao jak na razie. Tutaj mamy remis,
przy okazji tej akcji. Oj, znowu Afla opuszczony, ale dlaczego on nie pobiegł na trójkę? Cały czas tutaj w trumnie gdzieś się bujał. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się zachował, ale najważniejsze jest to, że po podaniu zdobył punkty, dając nam 18 asystę. Może punktowo nie jestem jakąś bestią w tym spotkaniu, ale jest trójka, uwaga, in and out! No i jak było blisko, tutaj też kompletnie zostawiony przez obrońcę, no to powinny być łatwe rzuty. Ja muszę też popracować, no to już mówię od kilku spotkań, że nad tym jump shootem muszę popracować, bo jak widzimy, mecz w mecz, bardzo słaba skuteczność, a tutaj znowu rzut, ajajaj, tutaj mogłem podać, myślę, do Hansbrough, zaliczyłbym kolejną asystę, a tak zaliczyłem niecelny rzut. Chociaż wygrywamy 3 punktami, czy będzie większa przewaga? Tak jest, pięknie Smith, szkoda, że to nie była trójka, ale najważniejsze właśnie jest to, że trafiamy celnie. Więc wygrywamy 3 punktami i jest zbiórka. Zbiórka numer 5 bodajże. Numer 7, nie, przepraszam, numer 7. 19 asyst, tak więc jeszcze jedna asysta i będziemy mieć no ponad 20 asyst. A teraz proszę bardzo, jump shoot celny. Więc tutaj oczywiście można usłyszeć uśmiech na mojej twarzy, gdyż jump shoot wszedł, a tutaj jest 8 zbiórka, no i w sumie 2 zbiórki nam brakują tylko do triple-double, a mamy jeszcze no ponad całą kwartę. Zobaczmy, jak się rozwinie ta akcja. Jest tutaj, oj, Antony! A jest jednak, weszło, proszę bardzo! 5000 fanów za to, gdyż zaliczamy 20 asystę w tym spotkaniu. No tak, gdy będę właśnie kontynuował takie mecze z ponad 20 asystami, no to ja tutaj będę oczywiście numerem 1. Jak już w tym momencie średnia asyst na mecz to coś w granicy 12 bodajże. To więc teraz kolejna dawka 20 asyst podrasuje nam ten wskaźnik. No i reszta rozgrywających NBA nie będzie miała żadnych szans. A tutaj mamy końcówkę 3. kwarty. Jest 9. zbiórka. A więc mamy całą 4. kwartę. A tutaj, wow, uwaga. Ależ szkoda, że to nie weszło. Tak więc mamy całą 4. kwartę na jedną, jedyną zbiórkę, aby mieć triple-double. Tak więc zobaczmy, czy to się uda. Tutaj najgłupszy faul w historii w ogóle, jaki można zrobić. A tutaj Zeller, no i tracimy prowadzenie w tym momencie, 84-85, akcja w drugą stronę, tak więc coś tutaj trzeba zrobić, coś tutaj trzeba zmienić, jest dwutakt lewą ręką, pięknie, ależ weszło. Właśnie teraz w 4. kwarcie, nie wiem, czy to zauważyliście w poprzednich odcinkach, ale przeważnie najwięcej punktów właśnie zdobywam w ostatniej fazie gry. Tutaj ładnie zobaczony Aflao, kompletnie pozostawiony przez obrońców. A znowu coast to coast, lewą ręką po raz kolejny i są punkty, tak więc mamy remis 94-94 i jeszcze 7 minut do końca meczu. Więc tutaj widzimy, że trójkę Boston trafił. Jest Aflao, dawaj, podaj, Aflao, dobrze, i jeszcze faulowany przy tym rzucie. Szkoda, że nie było akcji 2+1, no ale mamy 2 rzuty osobiste. No zobaczmy, 16 punktów, 9 zbiórek, 22 asysty, pierwszy siedzi. Oczywiście piąteczka z naszymi kolegami. No i czy wrócimy do walki na jeden punkt? Perfect release, pięknie. No też z atrybutem rzuty osobiste 92, no tutaj nie ma szans. Jest przechwyt przez mojego zawodnika i co z tej akcji wyniknie, Aflao? Jestem niepilnowany, to muszą być punkty. Tak jest! Pięknie! Pięknie to wszystko wygląda. 104-102. 4,5 minuty do końca meczu. Może być znowu niebezpiecznie. Ależ teraz akcja! 10 tysięcy fanów za tą akcję i wygrywamy 4 punktami, chociaż już Boston, jak widzicie, te 5 punktów zdobył. Akcja przygotowana pode mnie i in and out. No niestety. Chociaż muszę wam się przyznać szczerze, że większość rzutów, a tutaj opuszczony Thomas, jest trójka i przegrywamy 4 punktami na 2 minuty do końca meczu. Tak więc muszę coś zrobić i zrobiłem, jest przechwyt, jestem sam przed koszem, jest wsad i jest strata tylko 2-punktowa. Tak więc skończę myśl, muszę się wam przyznać, że
gdy rzucam jump shoota, patrzę bardziej na ten pasek, a tutaj macie, jak wygląda Elgato program, gdyż po prostu tak się nagrało, była akcja, no nie mogłem tego zatrzymać, zdobyłem punkty, a tutaj powtórka z rozrywki, też akcja Anthony Brock i mamy 112, no 116 teraz. No i tutaj musimy trafić, Antony, ależ piękne podanie do Antonego. No tutaj były, myślę, milimetry. Jest jeszcze przechwyt, 114, 116, Aflao pod koszem, Aflao! Oj. Oby tym nietrafionym koszem nie dał nam, znaczy nie zaprzepaścił walki o zwycięstwo w tym spotkaniu. No 114, 118. Thomas bardzo dobrze w obronie. To miał być layup. Nic z tego nie wyszło. No i właśnie przy jump shoocie bardziej patrzę się na ten wskaźnik przy nogach naszego zawodnika. A dużo... Znaczy widziałem... Oj, tutaj zaliczyliśmy i przechwyt, ale też i stratę w tym samym momencie. No szkoda. Właśnie czytałem i widziałem, że dużo lepiej i dużo... No dużo lepiej rzuca się patrząc po prostu na moment wypuszczenia piłki z ręki akurat zawodnikiem, którego prowadzimy. No i to będzie koniec, tutaj jeszcze sekunda do końca, 114-122, trener postanowił mnie posadzić na ławie, tak samo jak Antonego i resztę zespołu. No i koniec meczu, niestety nie udało się wygrać, bardzo słaby początek jeśli chodzi o scoring naszego bohatera. No i podsumujmy. Świetny występ, A plus ocena, B minus ocena trenera. Nasze salary to 305, to wszystko mnożymy razy 2, 1363. No i podsumujmy ten mecz. 43 minuty zagrane, 28 punktów, 9 zbiórek, 23 asysty. Tak więc nie udało się tego triple-double niestety. 5 przechwytów, no to też jest jakiś mój mini rekord. 0 bloków, 2 straty, 12 na 25, troszkę poniżej 50%, 0 na 3 za 3, 4 na 4 rzutów osobistych, 0 zbiórek ofensywnych, 4 faule, minus 13 NBA-owskich punktów, za 78 punktów ja byłem odpowiedzialny, 3 danki, no i oczywiście healthy. Więc to by było wszystko w tym odcinku, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!